Jesteśmy mniej więcej w połowie rajdu, połowie soboty bez serwisu. Ta sobota będzie bardzo długa. Zresztą jak każdy dzień tego rajdu, również podczas przygotowań. Dziś jest bardzo gorąco, mamy długie odcinki specjalne, trudne, bardzo kręte, więc w aucie jest jeszcze cieplej niż wczoraj. Mnóstwo ludzi pyta, jak to się dzieje, że oni nie mogą wytrzymać się tutaj na zewnątrz spacerując, a my pracujemy w aucie przy temperaturze 65 stopni. To tak jakby w małej saunie ktoś przytętnie 180 uderzeń na minutę, bo po 4 kilometrach już mam takie tętno. I tak jakbyśmy sobie jeszcze wzięli te ciężarki do siłowni i zaczęli rozwiązywać zadania. Tak to mniej więcej wygląda w naszym samochodzie, zresztą w każdym, więc trzeba precyzyjnie te zadania na każdym zakręcie rozwiązywać. Bardzo wymagający rajd, dobrze sobie radzimy, mamy trochę trudności, sporo rzeczy gdzieś nam się poluzowuje w aucie, słyszymy jakieś odgłosy, dźwięki, stukania, jest przestawiona nieco kierownica. Pracujemy z tym samochodem, próbujemy to poprawić na tyle, ile możemy bez serwisu to zrobić. Teraz zmieniamy opony i jedziemy na kolejne odcinki.